Witam w trzecim odcinku Piłkarskiego Studia. Moim gościem jest dzisiaj Grzegorz Tomasiewicz. Witam. Były piłkarz m.in. Legii Warszawa. Tak. No właśnie, jeśli grałeś w takim klubie, czujesz teraz ogromną satysfakcję z tego powodu, czy może większe rozczarowanie, że mogło ci pójść lepiej? Na pewno czuję satysfakcję, że udało mi się tam dostać, grać w Mistrzu Polski, więc cieszę się, że byłem w tym klubie i mogłem się rozwijać. I to wszystko? Nie czujesz teraz jakiegoś naprawdę rozczarowania? Nie, nie czuję rozczarowania. No, dziękuję Legii, że mogłem się rozwijać u nich i może kiedyś się spotkamy jeszcze. Jak skąd wzięło się w ogóle zamiłowanie do piłki nożnej u ciebie? Jak to było na początku? Czy ktoś ciebie do tego namówił? Nie, sam już od małego dziecka, chociaż nie jestem wysoki teraz już. A jesteś dorosły? No, jestem dorosły, no. No, od samego początku już była ta piłka u mnie w rodzinie, tam grał dziadek, tata, więc od razu byłem już przygotowany na tę piłkę. Ale sam miałeś takie samozaparcie, żeby dążyć do celu, czy dużo liczyła się pomoc innych? Nie, bardziej tak samo od siebie. Chciałem iść na treningi, więc nikt mi nie pomagał w tym. Dopiero w późniejszym okresie wiadomo, że rodzice mnie musieli zawozić na treningi, więc im bardzo też dziękuję. Muszę przyznać, że pierwszy raz dowiedziałem się o tobie w grze Football Manager. Grałeś kiedyś w tę grę? Gram cały czas, więc cieszę się, że jestem w takiej grze. Wiadomo, fajne uczucie grać z sobą na komputerze czy na PlayStation, więc oby tak dalej. Powiem ci, że było to chyba 3 lata temu, jak miałeś 17 lat. Właśnie w tej grze byłeś obok Wieteski, jednym z najbardziej utalentowanych piłkarzy w Legii. Zdążyli zadebiutować w pierwszym zespole Ryczkowski, Furman, Wolski, Bielik, wybił się nawet do Arsenalu. Ale dlaczego nie udało się? To tobie. Byłeś przecież jednym naprawdę z lepszych piłkarzy w juniorach. No byłem, tak zgadzam się, no ale tak musiało być. Tam moja droga jest dłuższa niż tam chłopaków, więc nic tylko pracować i czekać na swoją szansę. A nie byłeś zły na kogoś, że nie dał ci szansy? Na pewno byłem zły, ale no jestem w takim zawodzie, że ktoś musi dostać szansę, ktoś nie. Ja czekam i myślę, że zadebiutuję w końcu. Ale nie powiesz, że byłeś gorszy od tych piłkarzy. No nie powiem, że byłem gorszy. Miałem taki okres w Legii, że miałem bardzo dobry sezon, no ale nie dostałem szansy wtedy. Chciałem odejść i dziękuję też Legii, że pozwolili mi odejść, choć miałem ważny kontrakt. Zgadza się, że masz jeszcze przez rok ważny kontrakt z Arką? Tak, mam kontrakt do 2017. I co chciałbyś po tym sezonie zrobić? Chcesz zasłużyć na nowy kontrakt w Arce? Tak, są już wstępne tam rozmowy z Arką, żebym podpisał jeszcze do 2018 roku, więc cieszę się, że mam jakieś zaufanie. A co jeśli tutaj ci się spodoba i będziesz chciał zostać tutaj? Może lepiej wstrzymać się na razie z tym? No to już nie do mnie bardziej zapytania, tylko też do klubów. Dopóki jesteś młodzieżowcem, zgodzisz się, że masz łatwiej, masz mniejsze presje, bo rywalizujesz nie z całą kadrą o miejsce w składzie, tylko z jednym czy z dwoma zawodnikami. No na pewno jest to większy przywilej, żeby grać w tym pierwszym składzie. Teraz właśnie dlatego zdecydowałem się na to wypożyczenie, żeby grać, wykorzystać tego młodzieżowca. Teraz nie grałem praktycznie pół roku, siedziałem na ławce, więc myślę, że będzie to dobry ruch i będę grał. Wygrywasz na razie tę rywalizację wśród młodzieżowców. Na razie dwa pierwsze mecze ligowe, dwa razy w pierwszym składzie. Czyli wszystko zmierza ku dobremu, w dobrą stronę? No na razie zmierza wszystko w dobrą stronę. Jestem zadowolony, że mam jakieś zaufanie od trenera Banasika. Cieszy mnie to, bo dodaje mi to jeszcze większą pewność siebie, której brakowało mi w ostatnim czasie. No i cieszę się z tego powodu, że gram. Pierwsza liga charakteryzuje się dobrym przygotowaniem fizycznym. Czy więc widzisz problem w tym, że rywalizujesz przeciwko zawodnikom wyższym, silniejszym? I tutaj od razu daję przykład Łukasza Matusiaka z meczu z Zagłębiem Sosnowiec. Na pewno nie raz stanął ci na drodze do bramki. No na pewno mam słabsze te warunki fizyczne, ale pracuję z każdym treningiem na to, żeby dorównać tym silniejszym. Wiadomo, że nie będę wyglądał tak jak oni, tak, ale
Ale jakie argumenty posiadasz, żeby wygrywać te pojedynki jeden na jeden? Sprytem, zwinnością, bo wiadomo, że jak się zwiększy, to słabszy ma się tą zwinność, szybkością, bo też nie są czasami za szybcy zawodnicy, więc to mi pomaga. Dwie kolejki za wami, macie 3 punkty. Czy tego spodziewaliście się przed sezonem, że po dwóch kolejkach będą te 3 oczka? Wiadomo, że chcieliśmy zdobyć komplet punktów, bo po to się gra w piłkę nożną. Ale mieliśmy bardzo ciężkie 2 wyjazdy, więc myślę, że te 3 punkty były w naszym zasięgu i jesteśmy zadowoleni. A kto jest takim liderem w tym sezonie w Pogoni w szatni, a kto na boisku? Wiadomo, że każdy musi być liderem na boisku, a w szatni to doświadczeni zawodnicy. Rozegrali dużo meczy w Ekstraklasie czy w pierwszej lidze, więc staram się łapać od nich to doświadczenie. Ale w szatni jest ktoś taki, co trochę rządzi, więcej doradza? Nie, nie ma takiego, który rządzi. Jesteśmy zgraną ekipą, więc trzeba się z tego cieszyć. Bo wiadomo, atmosfera pobudza drużynę do jeszcze lepszych wyników. Jest taki piłkarz, którego starasz się naśladować? Podziwiasz? Nie, nie, nie ma takiego zawodnika, którego staram się naśladować, ale wiadomo, że od każdego zawodnika doświadczonego staram się coś tam podpatrywać. Może inaczej, z którym zawodnikiem chciałbyś kiedyś zagrać w jednym zespole? Może już grasz, może spełniły się właśnie twoje marzenia. No jeszcze się nie spełniły moje marzenia. A z kim chciałbyś zagrać? Z Mario Götze, no jeszcze on też nie jest taki starszy, więc może kiedyś. I ta sama pozycja? Ta sama pozycja, no ale zawsze można się ratować. Stawiasz sobie jakiś szczególny cel na ten sezon, jeśli chodzi może o zespół, jakieś miejsce w tabeli? A może po prostu twoją grę? Co chciałbyś osiągnąć? Szczególne liczby? Bramek czy asyst? Jeśli chodzi o mnie, to nie dałem sobie jakiegoś celu bramek, asyst. Chciałbym grać regularnie, bo tego mi brakowało, tak jak mówiłem wcześniej. I to będzie dla mnie najważniejsze w tym momencie. A drużynowe to wiadomo, że każdy chce być jak najwyżej w tabeli. No i jak się uda wygrywać każdy mecz, no to będziemy wygrywać każdy mecz i awansujemy. Tak? Mhm. Więc myślę, że atakujemy w pierwsze miejsce nawet. Ale zdajecie sobie sprawę, że co było przed rokiem, przed 2 laty, że musieliśmy martwić się do ostatniej kolejki o utrzymanie. No zdajemy sobie sprawę, tak, ale to było już w tamtym sezonie, więc nie ma co rozpamiętywać tamtych meczów. Jest nowy trener, nowi zawodnicy. Gramy i myślę, że będziemy wygrywać. A kogo uznałbyś za szczególnego faworyta w pierwszej lidze? Myślę, że Podbeskidzie będzie chciał jak najszybciej awansować. Drugiego faworyta nie mam. Myślę, że to będzie jakaś niespodzianka właśnie. Sandecja też była wymieniana wśród faworytów w tym sezonie. Przynajmniej może przez niektórych, przez transfery. A teraz właśnie staniecie przeciwko Sandecji. Jak myślisz, że jak należy pokonać ten zespół? Myślę, że no, dobrze grać w piłkę i strzelać bramki, no bo wygramy. Jest to dobry zespół. Jak graliśmy właśnie w Arce, tam w Nowym Sączu, to mieli przewagę, ale wygraliśmy to spotkanie, więc myślę, że tutaj też wygra. Chciałbym, żebyś dokończył zdanie. Wybrałem Pogoń, ponieważ? Ponieważ mam szansę na regularną grę. Teraz pytanie od kibica, od Krystiana Pazdyki. Jako jedyny zadał pytanie. Widziałeś, że tam nie było. Chciałem sam sobie zadać. Jako anonim. I pytanie brzmi tak, jest bardzo złożone, dlatego oczywiście mogę powtórzyć, rozdzielić to później, ale przeczytam na razie całość. Długie to ciężko. Na razie przeczytam całość. Czy będziesz chciał grać w Ekstraklasie po tym sezonie? Czy liczysz na wyższe ligi w Europie, na świecie lub niższe? Czy chciałbyś grać za granicę? Po tym sezonie. Czy będziesz chciał grać w Ekstraklasie po tym sezonie? A później czy liczysz na wyższe ligi w Europie? Być może po tym sezonie, być może później. Mam taki cel, żeby po tym sezonie grać w końcu w tej Ekstraklasie, bo wiadomo, tam młodsi ode mnie już grają i czas też mi ucieka. Jestem coraz starszy. Nie jesteś stary jeszcze. No w Polsce jeszcze nie jestem stary. No jeszcze tam 24-latkowie są jeszcze młodzi w Polsce. Więc chciałbym grać w tej Ekstraklasie 2-3 sezony, myślę, i jeśli wszystko by się dobrze układało, to wyjechać za granicę. I to jest twoim marzeniem, które na pewno chciałbyś zrealizować? Tak. Wyjazd za granicę. Tak. Chyba tyle. Chciałbym bardzo podziękować za przybycie do studia Wspólną Rozmowę.
i chciałbym życzyć wielu sukcesów i w Pogoni, i nie tylko, żeby spełniły się te twoje wszystkie marzenia. Dziękuję bardzo. Dzięki. Trzeci konkurs, tym razem z Grzegorzem Tomasiewiczem. Przypomnę od razu zasady. Za każdą poprawną odpowiedź są 2 punkty, 20 pytań. Nie zaglądamy. I możesz zdobyć, będą odpowiedzi do wyboru. Możesz zdobyć razem 40 punktów. No to ciężko, ale damy radę. Przypominam, na razie Tomek Lewandowski na prowadzeniu, 36 punktów. Pierwsze pytanie, możemy zacząć, tak? Jesteś gotowy? No, zaczynamy. 1. Rumuński egzekutor rzutów karnych na Euro 2016, który zdobył w ten sposób 2 bramki. A. Nicolae Stanciu, B. Gabriel Torze, C. Bogdan Stanku, C. D. Cyprian Tataruszan. C. Bogdan Stanku. Tak. Bardzo dobrze. Jak już emocje są mniejsze? No, już po pierwsze. 2 punkty mam. Tak. Wstydu nie ma. 2. Klub, w którym funkcję trenera pełnił Jurgen Klopp przed przejęciem posady w Borussii Dortmund. A. FSV Mainz, B. Bayer Leverkusen, C. Schalke, D. Hamburger. Mainz. Dobrze. Ale punktów jest też 2, no, mimo że odpowiedziałeś przed... Myślałem, że szybciej jakieś 3 przynajmniej. Nie. 3. Ariel Borysiuk odszedł z Legii do A. Wisła Kraków, B. Aston Villa, C. Queen's Park Rangers, D. Trabzonspor. C. Queen's Park Rangers. Queen's Park, dobrze. Od którego roku Piotr Stokowiec jest trenerem Zagłębia Lubin? A. 2009, B. 2012, C. 2014, D. 2015. Przy tych datach polecam się chwilę zastanowić. Jest na to czas. 14. Dobrze. Czy Adrian Poluchowski zaczynał swoją przygodę z piłką w Legii? A. Tak, B. Nie. Nie. Nie, dobrze, Agricola Warszawa. 6. Czy Brazylijczyk Leandro Radomiak był najlepszym strzelcem drugiej ligi w poprzednim sezonie? A tak, B nie. Nie. Dobrze. A wiesz kto był? Nie. Łukasz Krzeszczyk. Jak dobrze pamiętam. GKS Tychy. 7. W którym z tych klubów nie pracował José Mourinho? I to nie chodzi o to, że był głównym trenerem, tylko po prostu nie pracował. A. FC Barcelona, B. Real Madrid, C. FC Porto, D. Arsenal Londyn. W którym nie pracował? Tak. Arsenal. Dobrze. 8. Które miejsce w tabeli w ostatnim sezonie drugiej ligi zajął wasz sparring partner Radomiak Radom? A. 5, B. 6, C. 8, D. 11. 11 na pewno nie. 5 też... Jakie tam były odpowiedzi? 5, 6, 8, 11. 6. 8. Ale proszę się nie załamywać, to wciąż szansa, żeby dorównać liderowi. Maksimum. No niestety. 9. Kto zdobył bramkę dającą awans do ćwierćfinału Euro 2016 reprezentacji Portugalii w meczu z Chorwacją? A. Nani, B. Quaresma, C. Pepe, D. Ronaldo. Mogę powtórzyć. Koreańczyk. Dobrze. 10. pytanie. Imię włoskiego napastnika powołanego na Euro 2016 i grającego w ubiegłym sezonie w angielskim Southampton. Nazwisko Pele. A. Fabio, B. Alessandro, D. C. Graziano, D. Antonio. Graziano. Dobrze. 11. Który ze Szwajcarów przymierzył idealnie w okienku polskiej bramki bezpośrednio rzutu wolnego, kiedy to fantastyczne parado popisał się Fabiański? A. Granit Xhaka, B. Ricardo Rodriguez, C. Sheldon Shaqiri, D. Fabian Scher. Był taki strzał rzutu wolnego. Myślę, że B. Rodriguez. Dobrze. 12. W 2004 dotarł z AS Monaco do finału Ligi Mistrzów. A. Laurent Blanc, B. Fabio Capello, C. Claudio Ranieri, D. Didier Deschamps. Monaco, tak? Z AS Monaco do finału Ligi Mistrzów 2004. Laurent Blanc, Fabio Capello, Claudio Ranieri, Didier Deschamps.
To był finał z FC Porto, Mourinho. C albo D. Oddamy tego Ranieriego. Te szanse. 13. Andrii Szewczenko bezpośrednio po odejściu z Dynamo Kijów trafił do A. AC Milan, B. Chelsea Londyn, C. Shakhtar Donetsk, D. Wolfsburg. Milan. Dobrze. 14. Klub, do którego dwukrotnie trafił Michel Ballack. A. Bayern Monachium, B. Chelsea Londyn, C. FC Kaiserslautern, D. Bayer Leverkusen. Dwa razy, tak? Dwukrotnie. O, ostatnie. Dobrze. Hej, Leverkusen. 15. W barwach tego zespołu Germain Defoe strzelił najwięcej goli. A Tottenham Hotspur, B. Sunderland, C. West Ham United, D. Bournemouth. Bournemouth to tam gdzie? Boris? Boris, tak. To nie. A Sylwia też nie. Tottenham albo tam jest... A Tottenham, Sunderland, West Ham, Bournemouth. A dam Tottenham. Dobrze. 16. Który z tych trenerów swoją przygodę jako piłkarz zaczynał z niczu Pruszków? A. Andrzej Strejlo, B. Jacek Gmoch. Myślałem, że będzie Dariusz Banasik. Niestety. Nie przygotowałeś się na to pytanie? Na to nie. Nie ma telefonu do przyjaciela, ale zawsze można liczyć na dobry strzał. Proszę Pani, podpowiedzmy. Panie chyba nie podpowiedzę. Liczyłem. Może nawet nie dlatego, że nie chcę, tylko nie wiem. Nie wiedzę. Mam 50 na 50. Andrzej Strejlał, czy Jacek Gmoch? Który z tych trenerów mógł swoją przygodę? Strejlał. Strejlał? Strejlał. Gmoch. 17. W którym sezonie Sami Hypia jako zawodnik Liverpoolu zdobył nagrodę dla najlepszego obrońcy Premier League? A. 2000-2001, B. 2001-2002, C. 2003-2004. O Jezu, strzelba. No ostatni. Pierwsze, 2000-2001. Nie wiem, 4 lata miałem. No widzisz, przepraszam, że takie pytanie. Cieszę. W którym roku Zinedine Zidane trafił do Realu Madryt jako piłkarz? 2000, 2001, 2002 czy 2003? 2-1. Coś musiałem przyjąć. 19. Jeszcze dwa pytania. W której minucie Arkadiusz Milik zdobył gola w meczu z Irlandii Północnej na Euro 2016? A. 37, B. 48, C. 51, D. 62. 51. Dobrze. I ostatnie pytanie. 20. Angielski klub, w którym grał Arjen Robben. A. Manchester United, B. Arsenal Londyn, C. Everton, D. Chelsea Londyn. Chelsea. Dobrze. Wszystko podsumujemy. Z 31. W odcinku. Wszystko pokażemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję.